No tak jak widać, nazywam się Marcin Zmorgul-Lądko, jestem, no tak, jak na to nie spojrzeć, profesjonalnym komentatorem sportowym. Profesjonalnym w tego słowa znaczeniu, że zarabiam na tym pieniądze, ale nie utrzymuję się z tego, ponieważ takie są, a nie inne realia, zresztą potem powiem też o tym. Cała prezentacja... Dobrze? Działa. No, jeszcze chwilę, tak. Slajd rozluźniający. To tak specjalnie też dla mnie, bo wiedziałem, że będę na końcu, żebyście się tak skupili z powrotem. Cała prezentacja jest tak zrobiona troszkę pod kątem tego, jak wygląda komentowanie, z czym to się je. No i zmierza do takiego tak zwanego StarCraftowo, każda inna gra, do takiego GG, w którym po prostu tak dwoma zdaniami ubrałem, według mnie, co oznacza bycie komentatorem i jaka jest jego rola przy tej rosnącej ilości eventów, które chcą być streamowane. Nie tylko oczywiście offline'owo, ale również online'owo. Nie robiłem tutaj może jakiegoś dużego rozdziału na to, co się dzieje na online, co się dzieje offline, bo no, jedyna różnica jest taka, że jesteś na evencie, że cię widać. Tam, jeżeli jest online, no to możesz sobie włączyć jakąś kamerkę, pokazać się, ale tak naprawdę w dużej mierze pozostaje się tylko głosem gdzieś tam za tej całej gry, która dochodzi. No miałem to zrobić na końcu, ale jest na początku, chyba przesłałem wcześniejszą wersję prezentacji, ale mniejsza o to. Komentowanie jednym zdania właściwie w dwóch. Wprowadzić w early game tak, aby oczekiwania na mid game było pełne napięcia, w mid game zaznaczyć kurs graczy, by w końcu w late game dążyć do głośnego GG. Ewentualnie komentowanie to teraz trzech aktorów, komentatorów, graczy i publiczności. Przy czym zawsze będę to powtarzał, że najważniejsi są gracze, a komentator jest to osoba, która po prostu ma spowodować, żebyśmy zrozumieli to, co robią gracze i przedstawić to na tyle barwny sposób, żeby było to zrozumiałe nie tylko dla wszystkich prosów, którzy siedzą zawsze na publiczności, ale również dla tych ludzi, którzy przypadkowo trafiają na dany event. Więc po kolei pre-game show, potem jak wygląda komentowanie w early game, mid game, late game, wszystkie gry tak naprawdę, które się komentuje aktualnie, posiadają te swoje fazy. Każda z tych faz ma pewną charakterystykę, można pozwolić sobie na pewne rzeczy, które się dzieją. Typowy komentarz z meczu e-sportowego, rozbity tak również na fazy i komentator mix jako w zasadzie zamykająca tutaj rzecz. To, co jeszcze chciałem powiedzieć, nie jestem jakimś mega powerpointiarzem, więc rzuciłem po prostu swoje zdjęcia. Tak, to jest też moje zdjęcie. Zaczynałem kiedyś. Teraz już nie pamiętam, kiedy to było zrobione, ale jednej z takich bekowych audycji po prostu tak sobie, dzięki możliwościom, jakie dają współczesne programy do streamowania, można sobie takie bajery powłączać i tak to jest. Ja wywodzę się ze środowiska sportowego w zasadzie od jakiegoś 2000 roku, może trochę wcześniej. Nigdy jak gdyby nie byłem wielkim graczem, nie miałem zapędów, ponieważ nie miałem czasu. Moi rodzice bardzo skutecznie wybijali mi jakiekolwiek zapędy zawodowego grania z głowy, więc po prostu zajmowałem się adminowaniem, organizacją. Między innymi, jeżeli ktoś grał w Brood War'a i kojarzył World Game Tour, byłem twórcą Clan League, które było swego czasu największą chyba ligą StarCraft Brood War poza Koreą, tak mi się przynajmniej wydaje. Byłem między innymi sędzią StarCrafta Brood War'a w 2005 roku w Singapurze na finałach World Cyber Games. No i parę innych pobocznych projektów gdzieś tam się po drodze przewinęło, aż w końcu wyszła beta StarCrafta 2 i doszedłem do wniosku, że ponieważ miałem klucz, to podobało mi się to, co robili ludzie na zachodzie. Oglądałem Day9, paru innych i postanowiłem, że zacznę sobie nagrywać na początek oczywiście same offline'owe rzeczy. Opisy gier, jak to wygląda, jak co robią gracze. No i takimi małymi kroczkami doszedłem do tego, gdzie teraz jestem. Cele, jakie każda z osób, która chciałaby komentować, powinna sobie postawić, to jest przede wszystkim zapewnić rozrywkę. To gracze wiedzą, jak się gra w tą grę. Oczywiście są komentatorzy, którzy są bylimi graczami, ale oni mają zupełnie inny styl komentowania niż ten, który ja reprezentuję. Natomiast ma być rozrywka, ma być fajnie, mają być fajerwerki, ma być ciągła mowa, ma być cały czas flow i ma być przede wszystkim pozostawienie w widzach chęci na to, żeby zobaczyć tej gry jeszcze więcej. Ja tak sobie zakładam. No i takim moim celem w tym momencie największym, bo kolejny został osiągnięty w momencie, kiedy udało mi się z powodzeniem pokomentować LoL'a na ECC i teraz również na pierwszym Intel Extreme Masters w tym sezonie, jest zmierzyć się z FPS-em. Znaczy miałem taki krótki epizod z Battlefieldem 3, ale chciałbym się przymierzyć również do nowego Countera. Mam nadzieję, że będę miał taką
okazję. Zobaczymy, jak to pójdzie. No ale to jest taki mój mały cel, który mam nadzieję uda się również i zrealizować, dzięki czemu będę już na trzech platformach mógł powiedzieć, że miałem okazję podziałać. Niemniej jednak moim chlebem powszednim jest dalej w dalszym ciągu StarCraft. LOL troszkę więcej miejsca będzie teraz zajmował. Jutro wieczorem teoretycznie powinno być Go for LOL europejskie, streamowane przeze mnie. Jak coś, zapraszam. Typowy komentarz z meczu sportowego w takich czterech rameczkach króciutkich. Spaczenie z mojej pracy aktualnej wychodzi, tam takie prezentacje są mile widziane, żeby było tak ładnie to wygrupowane. Kiedyś to były cztery slajdy, ale że czasu było mało, to zbiłem na jedną stronę. Słuchajcie, early game, czyli wczesna faza gry, coś, co się dzieje, zanim tak naprawdę jakaś mega akcja zacznie się dziać. W Counter-Strike'u ciężko o tym mówić, ponieważ tam w ciągu kilkudziesięciu sekund mamy już po prostu piekło na mapie, ale w przypadku StarCrafta jest troszkę czasu, w przypadku LoL'a tego czasu jest bardzo dużo. Wtedy możemy sobie pozwolić na jakieś interakcje z publicznością, zabawianie ich, zachęcanie do dopingowania, pytanie się, którego gracza bardziej dopingujecie. Przedstawienie graczy, zupełnie podstawowa sprawa, ale trzeba się mimo wszystko do tego jakoś przygotować. Dobrze jest wiedzieć, kto gra, jakie ma, nie wiem, style gry, co preferuje, czy jest to gracz kampiący, czy jest to gracz, który preferuje grę otwartą, czy on ma jakieś przebłyski w jakichś fazach gry, czy ma jakieś ulubione buildy. Te wszystkie rzeczy możemy pochwalić się nimi w early game, żeby potem zobaczyć, jak w mid game pożywka dla trolli rośnie, kiedy gracze grają zupełnie coś innego. Flow mode włączony, coś, co się, jak widzicie, już powtarza we wszystkich czterech. To jest nieustanna informacja idąca na stream. Nie można zamilknąć praktycznie na moment i to nie są żarty. Stream jest po to, żeby coś się działo. Stream jest po to, żeby zamaskować ewentualne przestoje. Stream jest po to, żeby zamaskować ewentualne problemy techniczne występujące. Stream jest po to, żeby opowiedzieć o wszystkim tym, czego widownia nie wie, czego nie widzą widzowie online, a co my wiemy. Sprzedać im trochę plotek, powiedzieć, a tutaj poprawiliśmy jeszcze kabel, bo coś nie spinało. To są fajne rzeczy, które odwracają troszkę uwagę widza od tych nudnych aspektów gry, bo w końcu, jeżeli komentujemy piąty dzień Telestream Masters i po raz 60 startujemy na Ohanie, to tak naprawdę nie ma już nic nowego, co można powiedzieć na ten moment. Ale jeżeli wczoraj jeden z graczy dobrze bawił się wieczorem, no to już możemy powiedzieć coś ciekawego. Midgame, również bliżej niesprecyzowana faza, która może nastąpić po 2 minutach, może nastąpić po 10, może nie wystąpić wcale, bo ktoś zraszował, jest już po grze. Dalej gadamy bezustannie, gardło zaczyna nam szwankować, co wielokrotnie mieliście okazję, przynajmniej ci, którzy mnie oglądali, słyszeć. Taktyka na bok, liczy się akcja. Tu już nie ma czasu na dywagację, bo widzimy, gracze odsłonili swoje karty, pokazują nam dobitnie, jaki styl gry chcą zaprezentować w danym pojedynku, co chcą robić, na czym chcą się skupiać, czy będzie to pełna dynamizmu akcja, czy będziemy przez następne 20 minut zastanawiali się, kiedy wyczerpią się minerały, albo jakiś zdenerwowany admin wyciągnie kabel internetu i mecz trzeba będzie powtórzyć. Wyjaśnienie planu na grę, gdy jest już widoczny. To jest jedyny taki suchy fakt, który się tak naprawdę wtedy podaje. Nie zastanawiamy się nad tym, co się dzieje, jaką gracze mają taktykę, bo akcja jest już w tym momencie tak wartka, że czasami brakuje czasu, żeby opowiedzieć wszystko to, co się dzieje na mapie. Takie są po prostu realia tych gier. Jeżeli kolesie biją 300 akcji na minutę na klawiaturze i myszce, to jeżeli ty nie jesteś w stanie powiedzieć, nie wiem, 100 słów na minutę, to nie masz szans, żebyś zdążył powiedzieć wszystko, co się dzieje, bo jednak tych akcji jest na tyle, że trzeba po prostu mówić. Trzeba opowiadać to, co się dzieje. I ja jestem komentatorem, tu mogę napomnieć troszkę o tych typach komentowania. Nie wiem, czy ktokolwiek podejmował się tego, ale ja tak, żeby ułatwić sobie życie z wszystkimi hejterami, po prostu mówię otwarcie, że ja nie jestem komentatorem analitycznym, chociaż z powodzeniem, wydaje mi się, potrafię dyskutować z najlepszymi graczami StarCrafta 2 w Polsce. No i na razie z jednym miałem okazję, z LoL'a, podyskutować na temat tego, jak się gra, jak oni postrzegają grę. Mam zupełnie odmienne spojrzenia, ale jeżeli chodzi o strategię, o taktyki, o to, co się dzieje w grze, myślę, że czasami, no miałem satysfakcję zwrócić na dwa drobne szczegóły, których na przykład jeden z lepszych graczy Polski nie widział na pewnej mapie. Okazało się, że ja na pierwszy rzut oka momentalnie je widzę. Trzeba się też bardzo ustrzegać tego, żeby nie popaść w taką pułapkę komentatorstwa, czyli my widzimy wszystko, całą mapę. Pamiętajmy, że gracz widzi tylko jej połowę albo 1/3, więc nam jest bardzo łatwo oceniać, co się dzieje i dlaczego to się dzieje. Pamiętajmy, że gracz bazuje tylko na tych skrawkach informacji, timingach i tego typu rzeczach. Więc szacunek dla graczy,
coś, co powinno być nadrzędną sprawą, musi być cały czas utrzymany. Czasami jest to bardzo ciężkie, szczególnie, że mamy własne preferencje. Na przykład jeżeli komentujemy ważny mecz, jest Polak i ktoś z zagranicy, no to ciężko pozostać bezstronnym komentatorem, jeżeli po prostu serce rwie się do komentowania i kibicowania właśnie za Polaka. Przepraszam, takim jestem komentatorem i nigdy nie kryję się z tym, że jeżeli jest Polak, to zawsze jestem po jego stronie. Late game. Taki już creme de la creme tak naprawdę tych rozgrywek e-sportowych. Szczególnie jeżeli gra jest wyrównana, szczególnie jeżeli gracze gonią resztkami sił. Mówię tutaj oczywiście o ich militarnych zasobach, o surowcach, o ekonomii. Jeżeli pokazali już naprawdę nie wiadomo jakie dziwne zagrania, żeby tą grę zakończyć, a ona dalej jakimś cudem trwa, albo na przykład jest to gra, nie wiem, któraś tam już runda z kolei i tak naprawdę decydujące momenty w tym momencie się wydarzają, więc w tym momencie jeszcze emocje dwa razy tutaj specjalnie dołożyłem, bo wtedy nawet ktoś, kto pojawił się, wszedł w trakcie gry, wyskoczył do kibelka, nie wiem, jest po raz pierwszy, musi wiedzieć, że to jest ten moment. To jest ten moment, kiedy wszyscy czekamy na tę kulminację, kiedy pojawi się to GG oznaczające, że jeden z graczy wygrał. Odrobina zawartości technicznej, na przykład wrzucenie jakichś informacji, że no w tym momencie wygląda to, że gracze już, prawda, wybrali praktycznie całe minerały na mapie, przewaga w goldzie, jest taka, taka, ten gracz jest gotowy, na przykład jego przeżywalność wzrosła w związku z przedmiotami, jakie zostały zakupione. Tego typu rzeczy mogą się tam pojawić, bo to już są takie, czasami tego nie widać, natomiast my czasami zapominamy, że są ludzie wśród nas, którzy nie do końca mają taką wiedzę techniczną, nie potrafią zrozumieć gry tak dogłębnie, więc chcemy również zwrócić uwagę, że w late game'ie, pomimo że ktoś prowadził przez 30 minut wcześniej, w tym momencie ktoś się dofarmił na tyle, że jest w stanie przetrzymać pierwsze 15 sekund teamfighta i odwrócić jego los. I trzeba na takie rzeczy zwrócić uwagę. No i mamy w końcu GG, emocje troszkę opadają. Chciałoby się już przestać mówić i zaczerpnąć łyk wody najczęściej, albo zdjąć słuchawki, które piją nas w uszy po 10 godzinach komentowania, ale czas jeszcze na delikatne podsumowanie tego, co się wydarzyło, oddanie sprawiedliwości również przegranemu, duże brawa dla wszystkich graczy, no i powiedzenie, co się jeszcze będzie działo. Broń Boże, nie wstajemy, nie odchodzimy. Przykład z nie taki dawny World Championship Series we Wrocławiu. Panowie z Blizzarda powiedzieli dobitnie o 2 nad ranem, kiedy event zaczyna się o 9, że mamy mówić cały czas. Ich nie interesuje co, mamy mówić cały czas i przez 11 godzin mówiłem cały czas. Tak to wyglądało i wydaje mi się, że jeżeli panowie z Blizzarda twierdzą, że streamer ma gadać cały czas, to coś w tym jest. Więc proponuję sobie zapamiętać, że nawet jak gadamy głupoty, to czasami to już po prostu wynika z tego, że nic ciekawego nie da się powiedzieć. Żarty żartami. Ja tak troszkę czasami bagatelizuję może pewne rzeczy, próbując tak spłycać te aspekty, ale miałem okazję komentować wszystkie największe imprezy oprócz World Cyber Games w zeszłym roku w Polsce, finały i SEKA. No nie ma tutaj już kolegów, jeżeli widzę z organizacji tego, natomiast w każdym razie na tyle doświadczenia offline'owego myślę, że nie ma drugiego takiego komentatora w Polsce. Dlatego no, wydaje mi się, że wiem co mówię i mówię to jak gdyby z pełną świadomością i biorę odpowiedzialność za to, co tutaj powiedziałem. Czyli jeżeli zaczniecie coś robić i ktoś wam powie, że robicie to źle, możecie zwalić to na mnie. Morgun tak robi i komentuje dalej. Komentator Mix, czyli taka, nie wiem, coś dla ludzi, którzy może kiedyś chcieliby się tym bliżej zainteresować, a chcieliby spróbować kroków w komentowaniu. Krzysiek to powiedział. Mamy za mało komentatorów w Polsce, ja to uważam i będę to dalej twierdził, jest nas za mało. Traci na tym bardzo jakość komentarza w Polsce, traci na tym bardzo propagowanie przede wszystkim tytułów e-sportowych, traci na tym pokrycie eventów zagranicznych. No posłuchajcie, jeżeli 7 dni w tygodniu jest turniej StarCrafta 2, który można streamować, a aktywnie działających komentatorów, którzy to robią, nie mówię o sobie, jest 2, to chyba troszkę jest tego mało, żeby mieć w czym wybierać i tak naprawdę podziałać. Poza tym pamiętajmy, że samolubnie powiem, scena jest jaka jest, hejtu jest tyle, ile jest. Jakby było nas więcej, hejt by się rozkładał bardziej równomiernie. Przechodząc w takim razie do komentator miksu. Sprawy techniczne, czyli coś, od czego zaczynamy, to jest mocny komputer, nie oszukujmy się, streamowanie nie jest tanie, musisz mieć dobry komputer, którego nikt ci nie kupi, żebyś zaczął komentować, więc musisz ten komputer kupić sobie sam.
musisz zainwestować w mocne łącze, tu kłania się infrastruktura w Polsce, która jest bardzo słaba. Do streamowania w jakości 720p, czyli takie HD ready, telewizyjnym slangiem mówiąc. Jak dla mnie minimum to jest 5 mega uploadu. Pewnie by znalazłyby się osoby, które ze mną by polemizowały, ale pamiętajmy, że najczęściej w tle chodzi jeszcze oprócz streama gra, Skype, strony, czat i jeszcze czasami coś sobie klikamy w wolnych momentach. Więc ta 5 mega z mojego doświadczenia czasami bywa nawet troszkę za mało, żeby pokazać wszystko, co byśmy chcieli. Język, wymowa. Niesamowicie ważny jest warsztat. To zasób słów, jaki mamy, to jak się nimi posługujemy. Burza trwa na wykopie, kiedy AME zrobiłem, jednym z koronnych argumentów świadczących o tym, że się jako komentator jest to, że używam anglikalizmów czy zapożyczeń z języka angielskiego. Język gamingowy jest bardzo ubogi, jeżeli chodzi o Polskę. Bardzo często znaleźć się nie da wyrażeń zastępczych niż tych prosto zapożyczeń headshot, rush, strzał prosto w głowę, okej, no nie brzmi tak sexy jak headshot, którego wszyscy znają. To samo tyczy się StarCrafta, to samo tyczy się LoLa, więc po prostu musimy sobie zadać pytanie, na ile chcemy zapożyczać, ale jeżeli już posługujemy się językiem polskim, to róbmy to poprawną polszczyzną, bo wtedy przynajmniej nikt nie powie, że te gry robią z nas kretynów i że wyglądamy na jak ci typowi, stereotypowi gracze. Pokażmy, że po prostu potrafimy się posługiwać językiem polskim, chodzimy do szkoły, czytamy, piszemy, nie robimy jakichś błędów. Oprogramowanie. Kiedyś jeszcze było darmowe, teraz już nie jest. Mówię o XSplicie, najpopularniejszym w tym momencie programie do streamowania, który umożliwia łączenie się ze wszystkimi najważniejszymi platformami streamingowymi, Twitch Owned i parę jeszcze innych. Hardkorowcy streamują przy pomocy Adobe Flash Media Encoder Live, ale do tego to już w ogóle trzeba mieć komputer bardzo, bardzo mocny. Jeszcze może wrócę na sekundek. Cztery rdzenie to jest takie minimum i 4 giga RAMu jest troszkę mało. Do oprogramowania zaliczmy jeszcze kwestie jak no, gra chociażby. Są jeszcze jakieś małe skrypciki, overlaye, które pomagają pokazywać pewne rzeczy. Przydaje się kamerka, żeby pokazać jednak jak wyglądamy. Ale jednak myślę, że jeżeli chcemy komentować, warto mieć to, co jest w tym momencie najlepsze i w to inwestować po prostu. No i ostatnia sprawa techniczna, która na przykład w moim przypadku jest nie do pogodzenia w żadnym wypadku, to jest czas. Czas, którego musicie mieć bardzo dużo, ponieważ tak jak powiedziałem, 7 dni w tygodniu w tym momencie dzieją się turnieje, które można komentować. No ja mam o tyle komfortową sytuację, że komentuję po prostu, no, dobry układ mam ze SL-em i Cybersportem, układ w ich stronę. Eventy, które komentuję online'owo, po prostu robię wtedy, kiedy mogę, ponieważ no, praca i życie rodzinne limituje bardzo to, ile mogę poświęcić czasu na siedzenie nad komputerem, a nie oszukujmy się, że taki typowy turniej, gdyby się chciało, Go for STT, jeden z najpopularniejszych turniejów, który się odbywa 2 razy w tygodniu, zaczyna się w środę o 17 i kończy się niejednokrotnie około 23. W niedzielę zaczyna się o 14, kończy się około 20-21. Łatwo można sobie policzyć, ile to jest godzin, które są wyjęte po prostu z naszego grafiku tygodniowego, a jednak jeżeli ja pracuję od 9 do 17, to chciałbym mieć trochę czasu na to, żeby na przykład pograć, a niech będzie takim wyznacznikiem tego, ile czasu pochłania mi komentowanie, przygotowywanie się do tego, że na samą playkę mam 30 nieodfoliowanych tytułów, nie mówię o PC-cie, bo po prostu nie mam czasu, żeby w nie pograć. Jak zacząć? Zakładając, że sprawy techniczne mamy jako tak rozrobione, czyli nasz komputer działa, przetestowaliśmy, stream działa, słychać nas, nic nie mruga, nic nie trzeszczy. Trenujmy przede wszystkim ten flow mode, czyli musi się coś dziać, musimy coś mówić. Najgorsze, co może być, to ktoś włączający stream i widzący komentatora, który siedzi, gapi się w coś i nie wiadomo, co się dzieje, słychać tylko jakiś stukot klawiszy. No nikt nie wróci na takiego streama, bo po prostu może trafił tu przez przypadek, może ktoś mu polecił, wchodzi, no dobra, fajnie, siedzi jakiś facet, ogląda go paręset osób i nie wiem, pokaże coś zaraz, czy zacznie tańczyć, o co to chodzi. Nie, musi być informacja, musi się coś dziać. Są pomagajki, które tutaj oczywiście robią, jakieś pływające zdania, które mówią, że wracamy za 15 minut, w tym momencie trwa przerwa, za chwilę drugi mecz. Emocje. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś bierze się za komentowanie, nie był zawodowym graczem, nie próbujmy być mądrzejsi od graczy,
Oni wiedzą dużo więcej na temat tej gry. Ja mam ogromny szacunek do tych ludzi. Rozmawiam z nimi naprawdę. To są ludzie, którzy są niejednokrotnie 10, 12, 13 lat młodsi ode mnie albo i więcej w tym momencie. Mimo, że może nie wyglądam aż tak staro, to jednak parę lat mam. To... Słucham? A, no dobrze. To jednak nie przeszkadza mi zupełnie to mieć mega, mega szacun za to, co robią i jak niesamowitego skilla prezentują w tytuły, w których grają. Odrobina zawartości technicznej, jednak nie można pozostać tylko gościem, który gada o tym, co się dzieje na ekranie. W kolorowy sposób oczywiście, bo mówienie stricte o tym, co się dzieje na ekranie, czyli że jak to, przepraszam cię Zed, złoty budzik leci w stronę jakiegoś budynku, tylko że ta jednostka to jest Marauder, który ma pociski spowalniające, co spowoduje to, że w najbliższym na przykład pojedynku będzie mógł kejtować swoich przeciwników, prawda? Jednak trzeba mieć pewne zrozumienie chociaż podstawowych pojęć, żeby nie sadzić kapeluchami, które spowodują, że kolejna osoba wyłączy naszego streama i już nigdy na niego nie wróci. Odporność psychiczna to się wiąże z tym, że hejtem wszemobecnym. Każdy komentator ma swoich zwolenników, każdy ma swoich przeciwników. Nie da się zrobić dobrze wszystkim. Ktoś chyba już dzisiaj coś tam o robieniu dobrze mówił. W każdym razie ja rozwinę to, że nie da się zrobić dobrze wszystkim. Tego się trzymajmy. I dlatego odporność psychiczna jest bardzo potrzebna, bo ludzie potrafią wypisywać tak totalne bzdury, a spadek odporności psychicznej występuje najczęściej w 5 minucie po rozpoczęciu streamu, kiedy na przykład stream ci się wywala i nagle 500 osób pisze what the fuck, nie tak miało być i zaczynają lecieć bluzgi. Niejednokrotnie taka sytuacja miała miejsce. Trzeba po prostu troszkę do tego dorosnąć, przejść nad tym do porządku dziennego i olewać tak naprawdę tą bezsensowną krytykę, której będzie masa, skupiając się tak naprawdę na takich paru rodzynkach konstruktywnych, szczególnie od ludzi, którzy wiedzą, o czym mówią. Warto również pytać się, jakie błędy popełniamy, ale nie można popadać też w przesadne, nie wiem, tak, na pewno poprawię, będzie lepiej następnym razem. Nie, to też nie na tym polega, bo jednak znajmy swoją wartość, jeżeli bierzemy się za tak ciężki kawałek chleba, bo z jednej strony mamy organizatorów, którzy swoje robią i coś tam z tego mają, z drugiej strony są gracze, którzy robią swoje i mają z tego więcej, a my jesteśmy gdzieś tam po środku i dopiero zaczynamy się tu pojawiać i jakoś znajdować sobie miejsce w realiach, już nie mówię światowych, ale w realiach polskich. Te realia są takie, że jest nas bardzo mało i po prostu odnajdujemy dalej swoje miejsce i możliwości, gdzie co można tak naprawdę zrobić. No i ostatnia bardzo ważna rzecz, trzeba nagrywać i jeszcze raz nagrywać. Ja mam, nie wiem, chyba w tym momencie już przekroczyłem 700 giga materiałów wideo nagranych, gdzie godzina transmisji to jest tak powiedzmy do 500 mega. To sobie można łatwo policzyć, ile to jest godzin nagrań, które mam u siebie na dysku, od pierwszego do ostatniego, który zrobiłem. Przy czym część mam jeszcze na starym komputerze, już nawet nie wiem, ile tam jest giga tych nagrań, więc wszystko przychodzi z czasem, nie oszukujmy się, nie mówmy, że będziemy najlepsi od samego początku. Są talenty samorodne, są zawodnicy, którzy się świetnie odnajdują. Kapitalny przykład był Indie, który pierwszy raz występował teraz w studiu Vip House Story, który był zrobiony, Vip House Stream. Świetnie się odnalazł jako analityk, ale też potrafił ciekawe rzeczy powiedzieć. Więc po prostu musimy sobie zapracować na to, żeby ten nasz komentarz był znośny, żeby ludzie potrafili go słuchać, żeby on trafiał do ludzi i powodował, że ci ludzie będą wracali. Zarobki, postanowiłem to tu zawrzeć, bo spodziewałem się, że takie pytania pewnie będą padać, zresztą i tak. Na czym można zarabiać w tym momencie w Polsce, prowadząc stream? Reklamy na streamie. Tak, można zarabiać. Kwota, jaką jest się w stanie w tym momencie przy aktualnych stawkach na Twitchu, jest szacowana między 600 a 1000 zł. Nie jest to potwierdzona informacja, to są pewne szacunki, które mam. Zapuszczanie reklam. To jest tak, okej. Kończy się gra, możesz sobie włączyć blok 90 sekund reklam. I na przykład to wygląda tak, że jeżeli Orbit wykupił promocję na Twitchu na Polskę, to na przykład poleci 6 reklam Orbit pod rząd. I teraz to wygląda jeszcze tak, słucham. I to jest zakładając, że masz kilkuset widzów co najmniej na podczas audycji. I tych reklam będziesz prał naprawdę maksimum. To wygląda w ten sposób, jest to tak niesprawiedliwie zrobione, że jest pula na cały kraj przyznana, ileś tam setek odsłon tej reklamy. I wszyscy komentatorzy Twitcha polscy, którzy mają program partnerski,
przychodzi pierwszy danego miesiąca, jest pula odpalona i oni zaczynają puszczać reklamy. Ci, którzy mają więcej widzów, wyczerpują tą pulę szybciej, zabierając przychody tym, którzy mają tych widzów mniej, bo oni mniej odsłon zużywają niż ci, którzy mają więcej. A ta pula jest wspólna dla wszystkich i powoduje to, że w okolicach 20 danego miesiąca czasami już nie ma reklam dla nikogo, bo wyczerpał się limit. Natomiast przykładowo w Austrii, jeżeli dobrze pamiętam, 6 razy więcej płacą za jedno wyświetlenie niż w Polsce. No, tak to wygląda. W Niemczech jest chyba 3 czy 4 razy więcej. Także, no i tam jest przede wszystkim więcej tych reklam. Tam się takie rzeczy nie zdarzają. Eventy. Nie oszukujmy się, na tym można zarobić najwięcej. Tutaj mogę się uśmiechnąć tylko do siebie, ponieważ współpracuję z firmą, która robi największe eventy w Polsce i mam okazję działać przy nich. Sponsorzy, product placement, podejmowałem próby nawiązywania sponsorów. Co do product placementu jeszcze nikt się nie zainteresował. Natomiast są chętni na sponsorowanie, ale głównie turniejów i to takich, w których wszystko idzie na nagrodę, a nic dla komentatora, więc średni deal. Robiłem parę takich eventów w tym momencie. Raczej tego unikam, bo kiedy po prostu przysyłam normalnie standardowy budżet na taki event, no bo jesteśmy cywilizowanymi ludźmi, mogę wystawić fakturę, nie ma najmniejszego problemu, mam firmę i znajduje się pozycja, wynagrodzenie dla komentatora, a po co? Nie, no to zrobimy turniej bez streamu, ale jak to? No bo komentator nie opłacany. No i to jest takie trochę błędne koło, więc tutaj nie ma jakichś opcji. Oczywiście są jakieś sklepy komputerowe, które tam za banerek, nie wiem, dają hosting darmowy, słyszałem, albo coś tam, nie wiem, jakiś sprzęt dadzą. Nie oszukujmy się, sprzęt jest fajny, ale w momencie, kiedy masz już 5 myszek, 4 klawiatury, oczywiście Allegro zawsze pomoże, ale to na to też trzeba mieć czas, prawda, i chęci. A obdarowywanie rodziny sprzętem za 500 zł na przykład, no nie wiem, czy oni docenią. Głośna ta klawiatura, no fajnie. Ale kosztuje 500 zł. Więc nie jest to łatwy kawałek chleba dla mnie. Nie utrzymuję się z komentowania na pełen etat. Traktuję to jako rozwinięcie mojego hobby. Fajnie, że na hobby mogę zarabiać pieniądze. Może to brzmi trochę brutalnie, ale tutaj szczerze rozmawiamy sobie z chłopakami z ESL-a i oni też jak gdyby potwierdzają, oni najlepiej wiedzą, ile są w stanie zapłacić. I ja zakładam, chciałbym, uprzedzając to pytanie, chciałbym kiedyś przejść na zawodostwo już takie zupełne, czyli móc przestać pracować na etat w korporacji, tak jak to teraz robię, traktując to jako dodatek, ale nie wierzę, że stanie się to wcześniej niż w przeciągu roku, dwóch w Polsce. To i tak wydaje mi się dosyć optymistyczne. Mam nadzieję, że dotrzymam i moja żona wytrzyma. Jeżeli tak się uda, no to będzie git, bo wtedy będę mógł tak naprawdę już poświęcić się temu całkowicie. To jest tak naprawdę najważniejszy slajd, tak mi się wydaje, który oprócz tych dwóch zdań, które na początku napisałem, mówiące o teatrze trzech aktorów, o tym, jak powinien prowadzić grę komentator, rola komentatora w czterech takich bulecikach, frontman eventu poza prowadzącym, czyli gość, który tak naprawdę dostaje najwięcej airtime'u tak zwanego, czyli jest najwięcej na streamie widoczny. Tak naprawdę, nawet w trakcie gry bardzo często gdzieś tam w tym małym kwadraciku na przemian z graczami ten gość się pokazuje, między grami kamera jest na niego, pot mu się leje po twarzy, bo lampy bardzo grzeją. Jest fajnie, występuje sobie, więc jest gościem, który jest wizytówką eventu tak naprawdę, bo ktoś, kto wchodzi na event, zobaczy przede wszystkim ciebie jako komentatora, a potem dopiero zobaczy gracza. Usłyszy ciebie, gracza nie usłyszy. Zobaczy grę gracza, ale usłyszy twój opis tej gry. Więc jesteś wszystkim głosem, poza wywiadami, który trafia do ludzi, którzy są na evencie. I to jest straszne trochę. Ja miałem taką największą taką stresa tak naprawdę na EBI, bo to był taki pierwszy mega duży event, który był, przedtem byłem chyba na dwóch LANach, gdzie siadłem tam w multikinie. Na samej górze była to miejsce, z którego komentowaliśmy. Jak się obróciłem, to zacząłem, że jest pełna sala, a ona jest chyba 700 osób. I tak popatrzyłem na tych ludzi i pierwszy raz w życiu zabrakło mi słów. Nie wiedziałem, co chcę powiedzieć. Na szczęście jakoś to potem poszło. Wzbudzanie zainteresowania widowni, widzów, wliczając, widownię odróżniam od widzów tym, że jedni są offline, drudzy są online, oraz odwiedzających. Słuchajcie, ja
jestem, moja żona się śmieje, tak czasami słuchając moich pomysłów, że jestem takim człowiekiem renesansu, bo najchętniej to bym 20 rzeczy naraz robił i to każda inna, zupełnie inna działka. Ale ja wierzę w to, że komentatorzy e-sportowi to są ludzie, którzy odwalają pracę u podstaw dla e-sportu, poza firmami, które robią eventy, poza sponsorami, którzy dają nam na chleb i którzy fundują nagrody, poza zawodnikami, którzy oprócz daje fajnej frajdy mają kupę szmalu z tego. To są ludzie, którzy powodują, że nowe osoby wpadają, łykają bakcyla e-sportu. Ja miałem 10, jak nie set już przypadków, kiedy ludzie mówili mi wprost, że to przeze mnie kupili grę i grają w StarCrafta, interesują się e-sportem i to jest coś, co powoduje, że ja chcę to robić dalej, bo to jest największa satysfakcja, jaką możesz usłyszeć od osoby, która jest na evencie, mówić, że spędziła wiele wieczorów z tobą, ja to widziałem od gości, którzy byli siwiuteńcy i tak na oko, ja stawiam, że to był gość tak pod 50. On powiedział, że on słucha mnie zawsze, jak nadaje, co było dla mnie mega szokiem. Ale widziałem też ludzi, którzy przychodzili z dziećmi, mówili, że nikt tak nie usypia mojego dziecka, jak twój komentarz, prawda? Więc takie sytuacje też się zdarzają. I to są bardzo sympatyczne rzeczy, bo to pokazuje, że jednak dorastamy do tego, że na evencie pojawia się ojciec z synem, przy okazji duże, oczywiście no nie jest to online, ale moja żona to będzie oglądać, więc pozdrawiam moją żonę i mojego syna, który rok skończył dopiero co i mówi już GG, także świetlana przyszłość przed nim, mam nadzieję, jeżeli chodzi o e-sport. Słuchajcie, sprzedanie e-sportu w paczce emocji, ale jednocześnie w prosty i przejrzysty sposób. Nie można się zakręcić, nie można się zafiksować. Najlepiej czasami jest nawet wziąć jakiś oddech, przełknąć ślinę, łyknąć szklankę wody. Każdy to zrozumie, jak zobaczycie ze szklanką wody, ale to jest ten moment, kiedy możesz spróbować zebrać myśli, przebudować to, co chciałeś powiedzieć, bo czujesz, że już fanzolisz głupoty na dobrą sprawę. Musi być jasność cały czas tego, co mówisz. Musisz pamiętać, że event jest sponsorowany przez tego, że event nazywa się World Championship Series, a nie World Series Championship Europe Blizzard StarCraft. Bo za moment przyjdzie do mnie pan z reżyserki, łysy, i powie mi, że to jest ostatni event, który robimy razem, bo Blizzard właśnie się zdenerwował. Więc musisz pamiętać o pewnych rzeczach, które muszą być powiedziane w konkretny sposób, musisz pamiętać o pewnych rzeczach, które muszą być powiedziane prosto, bo nie rozmawiasz z zawodowcami, nie robisz show, pokazówki, że to jest, że mówisz, że jeżeli będzie plus 2 do upgrade'u, to spadnie w dwóch strzałach, co spowoduje, że połowa jego armii wyparuje w ciągu 10 sekund, a następna połowa będzie musiała się wycofać, bo ich shieldy będą już nieistniejące z powodu ghostów, które rzuciły EMP shocku 3 sekundy wcześniej. I nie każdy, kto jest pierwszy raz na evencie, zrozumie, o co tu w ogóle chodziło. Więc prostość i przejrzystość wydaje mi się są kluczem do komentarza takiego pełnego, ale w pomoc, jaką uzyskujemy tutaj, coś, co się już w tym momencie wykrystalizowało, przyszło z zachodu, chociaż czasami my też możemy powiedzieć, że delikatnie tutaj zachód wyprzedzamy, chociaż może nie w liczbach oglądalności, jest to, że bardzo często ostatnio dołącza się do nas graczy, którzy świetnie analizują, świetnie prowadzą grę, opowiadają jeszcze ciekawsze smaczki z życia teamów, no bo ten to na przykład lubi naleśniki, potrafi powiedzieć, bo widział go, jak jadł naleśniki, my nigdy takie rzeczy nie wiemy. Ale z drugiej strony dają nam też taki moment, kiedy my możemy oddać znowu flow gry komuś, kto się super na niej zna, kto będzie potrafił powiedzieć to mega, mega technicznie, a my potem dzięki temu mamy o czym gadać, bo będziemy rozkładać przez następne 20 minut to, co on powiedział na elementy pierwsze i dzięki temu osoba, która jest pierwsza z najwięcej zrozumie, o co tutaj tak naprawdę chodzi. Dostosowywanie komentarza profile as casual. Po publiczności widać tak naprawdę, kogo jest więcej. Jesteśmy to w stanie ocenić po tym, kiedy są bite brawa, jak gracze kibicują, czy mają jakieś transparenty i tak dalej. Pamiętajmy, że część z gier jest, może inaczej, Dota 2 jest typowym przykładem gry, która jest mega hardkorowa i od której odbije się każdy casual. Ja według mnie jestem się w stanie założyć, że po zagraniu 10 gier nie będziesz dalej wiedział, o co w niej chodzi, mimo że ja jestem hardkorowym graczem, odbiłem się od Doty 2 i nie jestem w stanie zrozumieć tego, co tam się dzieje. I to jest dla mnie zaskakujące, bo nie wydawało mi się, że jest taka gra, która będzie potrafiła coś takiego u mnie powodować. I nie umiałbym tej gry sprzedać w żaden sposób, bo jej nie rozumiem. Natomiast opisywanie tego, co się dzieje w Docie 2 w moim przypadku, to by było, no, świeci się coś na różowo, a ten strzela z łuku. Nie, to musimy pamiętać, że są ludzie, którzy mimo że grają w tą grę,
znajdują się w przysłowiowym brązie, srebrze, platynie i dla nich Canon Rush to jest najlepsza taktyka świata i zastanawiają się, dlaczego ten gość, który za ten event może wygrać 15 tysięcy dolarów, nie Canon Rushuje. I teraz wytłumacz mu w jakiś sensowny sposób, dlaczego to się nie dzieje i dlaczego to, co oni grają, to jest piękno tej gry, esencja e-sportu i pokaz niesamowitego skilla, który trzeba w dodatku mega uszanować, bo ci kolesie włożyli kupę pracy w to, żeby być tam, gdzie są. I to się tyczy każdej gry, zawsze będę to powtarzał, każdy, wszystkich graczy, którzy są na eventach, a my mamy, znaczy może inaczej, ja się czuję zawsze jako ten pasażer, który siedzi obok kierowcy, którym jest gracz tutaj oczywiście i może opowiedzieć zajebistą historię tego, co widzi przez przednią szybę, prawda? A ci, co siedzą już na tylnych siedzeniach, to nie zawsze widzą tyle, co ten, co siedzi w pierwszym rzędzie tak naprawdę, więc pamiętajmy o tym i tak naprawdę to wszystko, co chciałem wam powiedzieć. Naprawdę chciałem to zrobić z tego jakąś taką mega pigułkę, bo jak już bym się rozgadał, to nocy by podejrzewam nie starczyło na opowiastki i to, co się dzieje, jeżeli chodzi o komentowanie. Znajdziecie mnie na Twitterach, Facebookach, nie nadmieniłem tam już teraz widzę o portalach, o roli portali społecznościowych, więc tylko powiem szybko, to jest mega ważne do budowania waszej rzeszy fanów i informowania również ich o tym, co się dzieje. Tak naprawdę jednym zdaniem to podsumuję. Zapraszam do oglądania na YouTubie, możecie sobie próbkę tego, co się działo, szczególnie dla tych osób, które nigdy nie widziały. Na kanale eslowym YouTube'a również są nagrania przeze mnie robione, również poradniki, również tutoriale, bo na tym też się koncentruje komentator bardzo często. Polecam, w razie jakichś pytań, jeżeli dzisiaj nie będzie okazji, zawsze można napisać. Dzięki. Trzymaj jeszcze raz. Słuchajcie, dziękuję bardzo za fajną prezentację. Ktoś ma pytania, czy nie? Super, to poczekasz chwilę. Ja mam pytanie jako osoba pierwsza, sobie pozwolę skorzystać z tego przywileju. Jasne. Powiedz mi, bo też komentowałem, tak? Też miałem przyjemność komentować Counter-Strike'a, ale jest kilka młodych osób i chciałbym, żebyś się w jakiś sposób zainspirował, dlaczego po pierwsze warto komentować, po drugie, jak warto przekonać rodziców, bo to jest pewnego rodzaju problem, do tego, że jednak ja nie tracę czasu przed tym komputerem, tak, że komentowanie jest fajne, że wyrabia to, to, to i tamto. A po trzecie, coś, co mnie interesuje, bo teraz wejdę na sferę prywatną. Masz dziecko, masz żonę. Mam. Jak... Dobrze nam się układa. Bardzo się cieszę. Jak twoja żona i dziecko znoszą to, bo jakby nie patrzeć, kilka godzin dziennie nad tym komentowaniem spędzasz. Dziecko jest jakąś sondą. Gigi, OGG, dziękuję, pogramy. Dobra, to teraz od początku. Najpierw się pytałeś, jak tutaj zachęcić i wytłumaczyć się z tego, co chce się robić przy tym komputerze. Słuchajcie, ja myślę, że tu zachęcać się nie trzeba, bo jeżeli grasz w gry komputerowe, to tak naprawdę musisz sobie odpowiedzieć na jedno zajebiście ważne pytanie. Tak, co robisz robić w życiu, prawda? Czy chcesz być w brązie i zostać casualem? Nie ma w tym nic złego, jeżeli będziesz to robił dobrze i będziesz z tego dumny. Ja jestem, znaczy no nie jestem w brązie, przepraszam, ja dużo gram, okej, jak mogę, ale nie, żarty żartami. Słuchajcie, są ludzie, którzy grają w casualowe gry, grają w gry sportowe na poziomie casualowym, ale to nie znaczy, że nie mogą wspierać e-sportu. Mogą wspierać oglądając, chodząc na eventy, informując swoich znajomych o tym, że dzieje się coś takiego, że ta gra w StarCrafta to nie jest tylko ta kampania, bo jak ona się kończy, to jeszcze jest taki przycisk multiplayer i tam jest kilkaset milionów ludzi na całym świecie. Może warto zajrzeć i zobaczyć tak naprawdę, o co im chodzi, nie? No bo tak sobie siedzą online i to nie jest chat roulette czy coś innego, więc to jest zajebiście ważny powód, myślę, który może spowodować, że warto zrobić coś więcej z tym swoim graniem, bo jednak otwierają się możliwości, kontakty, nie tylko Polska, ale również międzynarodowe. Pojawia się możliwość pojechania na eventy różnego typu. W Polsce, za granicą, no miałem okazję tylko być w Singapurze, zobaczyć jak to wygląda, tam nie komentowałem, ale mogę powiedzieć tam tutaj fanom Day9'a, że Day9 grał tam wtedy w StarCrafta Brood War'a jako gracz. Przegrał swoją grę i jako sędzia musiałem protokół od niego wziąć i mogę powiedzieć, że płakał po przegranej. Nie zapomnę tego widoku, bo to pokazuje, jak duże emocje niesie ze sobą gra i to też jest, czekałem dobre 10 minut zanim on tak po prostu położył się na biurku. Ja myślę, że ja nawet nie będąc pro, często byłem bliski łez, jak przegrywałem pewne gry, także
nie widzę w tym nic złego. To są tak niesamowite emocje, które siedzą we sporcie. W takim przeniesieniu rywalizacji na jeszcze jeden poziom, bo granie z komputerem to jest taka nuda, bo komputer zawsze będzie grał automatycznie. Słuchajcie, co można powiedzieć rodzicom? Ja jestem tutaj fantastycznym przypadkiem, bo mój ojciec, mimo że mój pierwszy komputer to był PC, to po co tyle siedzisz? Odejdź już od tego komputera. Poucz się. Z tego nie będzie pieniędzy. No dalej nie ma może jakichś super pieniędzy, ale byłem w Singapurze, komentowałem masę eventów, mam znajomych, których wiem, że po całej Polsce i czasami na świecie, do których wiem, że jak pojadę, to mnie przenocują. I przede wszystkim rozwinąłem się też, nie wiem, pewność siebie, umiejętność płynnego wyrażania się, umiejętność szerszego spojrzenia, śmiałość, umiejętność podejmowania decyzji. To są tak uniwersalne rzeczy, które drzemią w grach komputerowych i w komentowaniu ich, że naprawdę warto. Potem zawsze ewentualnie jeszcze tutaj mogę, no, taki adres sc2earnings.com bodajże, tam można wejść i pokazać, że ten gość, który tutaj siedzi, nie ten co gada, ten co tam gra, to myszką rusza, to 300 tysięcy dolarów już w tym roku na tym zarobił, więc jak mi dasz tam parę godzin dziennie, to może za 2 lata, prawda, można spróbować zagrać w ten sposób. Słuchajcie, nie oszukujmy się, już pensje przynajmniej jeżeli chodzi o StarCrafta, LoLa, są naprawdę niezłe. Riot się odgraża, w przyszłym roku zacznie sam spłacić graczom jeszcze za to, że będą w niego grali, więc się dzieje. Ale teraz jeszcze przechodzą do życia rodzinnego. Nie będę się ukrywał z tym, to jest mega, mega poświęcenie ze strony mojej żony, że ona znosi to wszystko, mimo że jest zapaloną również, może teraz już nie tak bardzo, ale zapaloną graczką, jeżeli chodzi o gry komputerowe, graliśmy w World of Warcraft, graliśmy w Diablo, w parę innych gier. Natomiast ona lubi moje komentowanie, to jest najważniejsze i podoba jej się to, że to, co robię, też jakąś tam czasami do domu pozwoli przynieść dodatkową kasę. Natomiast ja po prostu umówiłem się z nią, że no, mamy taki inny układ, w miarę to funkcjonuje i ponieważ są widoki na to, że kiedyś może być coś z tego więcej, dlatego staram się tego trzymać. Gdybym wiedział, że nie ma w tym przyszłości, pewnie bym się nie zdecydował ciągnąć tego tak długo, jak ciągnę do teraz. To jest jakieś 2,5 roku na ten moment. Dobra, słuchajcie, jako że jesteśmy już 1,5 godziny po oddaniu tej pięknej auli, 2 ostatnie pytania. Albert. Słuchaj, ja mam pytanie, bo mówiłeś, że... Zresztą nie tylko tutaj, mówiłeś często na jakimś streamie, kiedy patrzyłem, oczywiście po tym, jak cię strollowali, że generalnie jesteś nadal w goldzie i nic nie grasz, ty potem mówiłeś, że masz nowe konto i generalnie nie łączysz konta, na którym streamujesz, z tym, na którym grasz. Teraz mówisz, że chcesz streamować LoLa i streamowałeś LoLa oczywiście, patrzysz na CSGO jako kolejną grę, w którą mógłbyś coś robić. To znaczy, biorąc jakby przykład z polskich najlepszych komentatorów, tutaj niestety mamy jednego, czy to dobrze, czy nie, Adrian. Wydaje mi się, jeśli ktoś jeszcze oglądał stary Headshot, Adam i Adrian i Savik wtedy chyba do tej pory byli najlepszymi komentatorami. Widziałem, miałem okazję oglądać. Byli chyba no, plusy, minusy. No, w każdym razie, o co mi chodzi? Najlepsi komentatorzy w tym momencie, nie mówię o Polsce, mówię ogólnie o świecie, to są ludzie, którzy są skupieni cały czas na jednej grze. I to są ludzie, którzy... Nieprawda. Nie jest tak, ale wiem, o co ci chodzi. Oczywiście, dokończ pytanie, ja zaraz powiem. Nie zgodzę się. Tugut wcale nie jest najlepszym komentatorem. On w Quake'u jest dobry, w StarCrafta, jak komentuje, jest tragiczny. Joe Miller też ma bardzo okrojoną... Ale słuchaj, ale jeżeli mogę ci teraz wpaść tylko słowo. Poczekaj, dobrze, ale w każdym razie, czy myślisz, że szczególnie biorąc pod uwagę, że często wspominasz o tym, ogólnie jest to znany fakt, tak, że nie masz czasu i o tym mówisz otwarcie i szczerze. Czy myślisz, że nie mając czasu jesteś w stanie ogarnąć na takim poziomie komentarz każdej z gier, żeby być w stanie komentować na profesjonalnym bądź co bądź poziomie event, na którym zostaniesz zatrudniony? Dobra, a teraz odpowiedz mi na jedno pytanie. Jakiego rodzaju komentarze najbardziej lubisz? Wydaje mi się, że bardziej techniczne niż... No właśnie, i po to się bierze w tym momencie graczy, żeby uzupełniali brak wiedzy, mówiąc wprost, tak dogłębnej komentatora. To się wiąże tak z tymi typami komentowania, o którym mówię. Ale teraz, żeby być zupełnie szczerym, oczywiście nie mam czasu. W LoLa mam zagrane, nie wiem, 2000 gier, w StarCrafta mam zagrane, nie wiem, kilka tysięcy gier. Zobaczymy, jak pójdzie z CSGO. Jak się uda, będę go komentował. Ja nie mówię, że mi się uda. Chciałbym, żeby mi się udało i będę próbował. Jeżeli mogę uzupełnić, pamiętaj o Saviku. Savik wyszedł od Battlefielda, a potem był taki okres w Headshocie, że jak wchodziłem do studia, to Savik wyskakiwał z lodówki, bo on komentował wszystko.
więc Marcin według mnie jest na tyle dobrym komentatorem, że bez problemu sobie poradzi z Counter-Strike'iem, który nie jest wcale trudną grą do komentowania. Ja wiem, że dżentelmeni o pewnych kwestiach nie rozmawiają i o pewne kwestie pytać nie wolno, ale nie że... Nie pokażę zdjęcia mojej żony. Dzięki. Ale jako, że za chwilę pójdziemy zapewne się zintegrować, mm-hmm. to zadam ci takie pytanie. Ile zarabiasz na czystym komentowaniu? Powiedzmy taki najlepszy miesiąc, że masz 2 turnieje w miesiącu, od cholery streamów z domu, czas start, tak pira za okno. To znaczy, wiesz co, ja jestem przypadkiem lekko przeczącym temu, że można na tym zarabiać, ze względu na to, że ja na przykład w ogóle nie puszczam reklam na swoich streamach, bo nie jest mi to potrzebne, ponieważ mam normalną pracę. Natomiast jeżeli chodzi o kwoty, myślę, że gdybym się spiął ze spuszczeniem reklam i byłyby te 2 eventy, myślę, że w miesiącu kwota powyżej 2000 zł jest kwotą realną. No to jak dla, bo już nie jesteś studentem, więc jakby ktoś z was jest studentem, już takim młodym, to chyba kwota taka akuratna. No to, poszedłby do Koźmina studiować, no co, no słuchaj. To mówię, wiesz, przy naprawdę takiej spince i puszczaniu tych reklam naprawdę na chama, bo to jest takie dobijanie, wiesz, event jest eventem, rządzi się swoimi prawami, natomiast po prostu to wiadomo, że w Polsce nie da się zrobić takiego jak Ocelot, na przykład, który 10 tysięcy wyciąga ze streamu miesiąc w miesiąc, plus to, co mu płaci organizacja. Ale to są różne pieniądze i pamiętajmy, że eventy też są sezonowo, nie odbywają się cały czas, są miesiące 2-3, że ich w ogóle nie ma, wtedy tych pieniędzy jest dużo mniej. A ja na te miesiące po prostu wtedy zupełnie inaczej funkcjonuję, no bo nie mam tej potrzeby zarabiania z tego konkretnie w danym momencie, nie muszę tego forsować jak gdyby moim użytkownikom. Ktoś? Jeszcze jedno pytanie? Ostatnie. Dobra, ostatnie pytanie, podsumujemy na szybko i lecimy się integrować. Ja chciałem spytać tak technicznie, bo zachęcałeś do nagrywania, mówiłeś, żebyś wszyscy nagrywali jak chcą, ale jak to ma technicznie wyglądać? Czy mam sobie, nie wiem, odpalić stream Riotu i po prostu wyłączyć dźwięki i restreamować go? Czy mam się gdzieś zgłosić, że chciałbym się uczyć to robić? Na początku to jest najlepsze rozwiązanie, to co powiedziałeś. Czyli restream, łapanie powtórek, nagrywanie komentarza do tego, co się dzieje. Oczywiście w praktyce nie wolno restreamować pewnych eventów. Nie zawsze jesteś w stanie dostać slot obserwatora. Dokładnie, tak. Możesz, do tego chciałem zmierzać. Możesz wbić na obserwatora do gry znajomych i tą grę nagrać. Oni będą pierwszą twoją publicznością, która cię skrytykuje i powie ci, że zsiesz i daruj sobie to. Ale lepiej to usłyszeć od kumpli, niż wiesz. Jeszcze raz? Jasne. Mhm. Jasne. Tu się... Jasne, no więc nie, małymi kroczkami. Musisz sobie założyć pewne cele, nie wiem, nagrywam raz na 2 dni jakąś grę, pokazuję ją osobom, które nawet jak powiedzą, że są, to będę wiedział, że naprawdę se, a nie jest to jakiś hejt. I dobrze, no już no. Sami wiecie, że na koniec eventu to już gadam takie bzdury, że już szkoda słuchać, no. Więc nie, po prostu najważniejsze to jest się przełamać i zacząć nagrywać, a potem dopiero dochodzi do takich rzeczy. Potem szukasz małego turnieju, pytasz się, czy możesz pokomentować i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, nie dostaniesz dzisiaj głosu, obiecuję ci. Jeżeli ze swojego doświadczenia mogę coś ci powiedzieć, jak ja zaczynałem, to akurat moi znajomi nie oglądali moich jakby komentarzy, tylko od razu wszystko leciało na headshot. A początki, jak każdy wie, są bardzo trudne. Dostałem taką ścianę flame'u, że z jednej strony zastanawiałem się, czy się zrzucić z mostu, czy też nie, ale sobie mówię, a w dupie to mam, to jest tylko internet, każdy kozak, wiesz, z domu cię skomentuje, że zsiesz, tak? No dokładnie, więc po prostu robić, komentować, robić i w końcu się do czegoś dojdzie. Dziękuję ci bardzo serdecznie za bardzo fajną prezentację.